Panie i panowie, najbardziej chyba oczekiwana audycja. Czas zapowiedzieć, że już za moment na naszej antenie pojawi się Andrzej Krakowski. No i oczywiście nieprzypadkowo po raz drugi powitamy się utworem Hooray for Hollywood. Ile to dni zostaje do Oscarów? O tym wszystkim już za moment. Panie i panowie, dosłownie za 3 dni, 25 kwietnia, 4 dni, o godzinie 20 zobaczymy znowu czerwony dywan, czyli 93. galę rozdania statuetek Oscarów. Z nami ekspert, profesor Andrzej Krakowski. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam z mojej strony również. Tego czerwonego karpetu, to zdaje się, tego dywanu może nie być w tym roku. Nie będzie. Tak, bo oni w ogóle pozmieniali wszystko i uroczystość odbędzie się trochę w świecie wirtualnym, trochę w świecie normalnym, ale nie w Kodak Theater, tylko w tym, tylko właśnie na stacji kolejowej starej. Czyli cofamy się do samego początku. No tak. Hollywoodu. Czyli, panie Andrzeju, przypomnijmy, jak to było? Hollywood, czy możemy sobie, już rozmawiamy chyba po raz ósmy, tak? Tak. To już 2 miesiące. Jeżeli do tej pory nie zaczęliśmy mówić sobie po imieniu, to może czas. Panie Andrzeju, chylę czoła. Andrzeju, dziękuję bardzo. Ja również. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Jakbyśmy dodali wszystkie panie, to nam wyszłoby jakieś 10 minut czasu antenowego. Tak, dziękuję. Więc jak to, dlaczego właśnie ta stacja? Dlatego, że tam się zaczął przemysł filmowy w zasadzie. Znaczy nie tyle przemysł filmowy, bo on istniał już parę lat wcześniej w Nowym Jorku. Nie, ale tam się zaczął Hollywood. Tak. A zaczął się tam dlatego, że Edison, wielki wynalazca, prawda, skontaktował się, który zmonopolizował przemysł, jeśli chodzi o patenty. Mm-hmm. Zrealizował Trust Edisona i zaczął ściągać haracze z producentów za używanie kamery, która miała patent Edisona, tego Trustu Edisona. Był dolar tygodniowo za używanie projektora, który prawda, też był oparty na patencie, który był
w inwentarzu Trustu Edisona $2 tygodniowo, no i wtedy zbuntowali się ci młodzi właśnie niepokorni producenci, z których większość pochodziła z Polski. W ogóle z polskich terenów, historycznie polskich terenów. I to wtedy wielki Edison wszedł w kontakt z włoską mafią i po prostu nasyłał na nich, na plan gangsterów, którzy łamali nogi aktorom, niszczyli sprzęt, dekoracje i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie to był 1913 rok i Samuel Goldwyn, urodzony w Warszawie, zaczął produkować swój pierwszy długometrażowy film pod tytułem Mąż Indianki. No i właśnie go zawiadomiono, że następnego dnia w Fort Lee, czyli w New Jersey, tam gdzie oni kręcili, mają się pojawić gangsterzy od Edisona. I on wtedy szybciutko tego samego dnia zapakował całą ekipę i wysłał ich początkowo to miał być Flagstaff w Arizonie. Mhm. A reżyserem tego filmu był późniejszy wielki reżyser Cecil B. DeMille, czyli 10 przykazań i tak dalej, i tak dalej. Którego całe doświadczenie reżyserskie to było jeden dzień właśnie na planie u Edisona. I on wyszedł z pociągu, zobaczył, że jest absolutna pustynia, prawda, żeby się wysikać, to będzie musiał biegać gdzieś do jakiegoś kaktusa 100 metrów dalej, więc krzyknął, wraca siadać do pociągu i oni siedli do pociągu i ten pociąg dotarł najpierw do San Francisco, ale San Francisco było wtedy największym miastem na zachodnim wybrzeżu. Tak. Trudno było je opanować, samą stację była za duża, żeby kontrolować, kto przyjeżdża, skąd i tak dalej. Ale już zaczęła się budowa torów między połączeniem San Francisco-San Diego i wtedy właśnie tory się kończyły na stacji kolejowej, nowo powstałej stacji kolejowej w Los Angeles. A tam już było łatwo, bo już dalej nikt nie mógł pojechać. Mhm. Prawda? Wystarczyło rano wystawić kilka tam krzesełek i ci przedstawiciele czy pracownicy producentów, którzy akurat wtedy kręcili, siedzieli i patrzyli, kto wysiada z wagonów. Jak wysiadały jakieś podejrzane typy albo znajomi gangsterzy, to natychmiast szedł cynk. Prawda, plan się zwijał albo znikał gdzieś, szedł w góry i po prostu i Edison był bezsilny. Ale tak się zaczął Hollywood. To był ten powód. No i to jest teraz, prawda, siedziba, stolica światowego filmu. Tak jest. I mamy tą niesłychanie inną sytuację, prawda? Pandemia dotyka wszystkich dziedzin, szczególnie właśnie sztuki, szczególnie kultury. Artyści, którzy występowali na scenach, są zmuszeni do wirtualnego udzielania koncertów. Wirtuozi grają też przez tak zwane Zoomy. No i ta najbliższa gala, 93. już, jak mówiłeś na początku, zupełnie w nowej sytuacji, ale jednak zachowanie pewnych starych zasad. Nie będzie może czerwonego dywanu, ale jak oni będą siedzieć? Czy to będzie kilka miejsc? No to na pewno będzie zachowany będzie ten bezpieczny dystans 6 stóp i tak dalej. Poza tym w maskach. Nie ma gości, nie będzie gości, albo będą tylko właśnie ci, którzy, bo Akademia w ogóle dała wybór, żeby, prawda, dla nominowanych twórców, ci, którzy się zdecydują przyjechać do Los Angeles, oni oczywiście ich tam przyjmą i pokryją koszty i tak dalej, ale na przykład z Europy czy z innych krajów, które są jeszcze w kwarantannach, tak, prawda, będą się łączyli już elektronicznie. Także jak to jest takie powiedzenie, prawda, że niespodzianka matką wynalazków. Tak, tak. I tutaj właśnie zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak oni sobie z tym poradzą. Ja jako wykładowca muszę sobie z tym radzić już od zeszłego roku. No i właśnie, wygląda? No to są kursy, które, prawda, są zajęcia, które bardzo łatwo się przekładają na ten język zoomowy.
na tą platformę Zoomową, a są zajęcia, prawda, które normalnie, na przykład jak siedzę w montażowni ze studentem, prawda, i nadzoruję jego montaż filmu dyplomowego, no to jednak ciężko jest to zrobić na Zoomie. Ale co mnie bardzo przeszkadza, prawda, to jest to, że normalnie jak jestem w klasie i rozmawiam w klasie, na ulicy, czy gdziekolwiek, prawda, jak rozmawiam z jedną osobą, to moja całkowita uwaga jest skupiona na tej osobie. Tak. A innych ludzi widzę gdzieś tam w tej peryferalnej wizji. Mhm. Dopiero jak ktoś się odzywa, ja, prawda, kieruję wzrok w stronę tej osoby, prawda, skupiam swój wzrok na tej osobie. Tymczasem jak uczymy na Zoomie, to się czuję jak pilot albo jak kierowca, który właśnie cały czas tu patrzy do przodu, tu sprawdza w lusterku z tyłu, kto jest za mną, tutaj w lusterku po prawej stronie, czy nikt tam, prawda, czy coś się nie dzieje po lewej stronie. Ale co mnie osobiście najbardziej przeszkadza, że gdzieś wśród tych twarzy nagle pojawia się moja twarz. I w tym momencie na moment głupieje, co tak, ja tam robię. Tak, tak. I to jest zupełnie jak rozdwojenie jaźni w pewnym sensie. I to mi przeszkadza. Rozumiem. Bo może dlatego, że się nie lubię. W związku z tym tego faceta z białą brodą, co on tam robi. I jest taki moment po prostu, który przerywa tok myślenia. No, ale do tego też się można przyzwyczaić, bo do wszystkiego się można przyzwyczaić. Pozwolę sobie zadać takie kontrowersyjne pytanie, czy zdarzyła się jakaś wpadka? Brak stroju na przykład nie, oficjalnego? Nie, z mojej strony nie, dlatego że ja jednak mam zwyczaj się... Ale ze studentami wiesz, co innego się pojawia, że oni, studenci nie są głupi, prawda? Tak. To co oni robią? Oni się na moment pokazują na ekranie, mhm, po czym wyłączają kamery. Ja nie wiem, czy oni tam są, czy oni tam nie są. Dobre. No i to było, zresztą dzisiaj miałem taką dokładnie przygodę, bo w końcu zwróciłem się do jednej ze studentek, której twarzy nie widziałem, bo na ekranie jest tylko nazwisko. I mówię do niej: Jessica, i ona się nie odzywa. Ja mówię: Jessica, czy tam jesteś? Ona się nie odzywa, czyli widzę, że jej nie ma. Ja mówię: no to dobrze, to za karę będziesz musiała napisać taki i taki esej, a robimy właśnie, obrabiamy filmy Agnieszki Holland. Jak jej zadałem zadanie, od razu się włączyła. Rozumiem. Tak. Dobre. Andrzeju, pozwolę sobie również jedno takie też pytanie zadać o ten, czy istnieje sentyment w tobie do Hollywood, całego studia filmowego, do przyjaciół, których poznałeś. Na pewno to są osobiste bardzo, bardzo rzeczy i to ludzie to coś innego, ale czy masz sentyment do samego miejsca jako Hollywood? Wiesz, że nie mam. Absolutnie nic nie odczuwasz takiego, że... Nie mam, mam jakieś... Znaczy mam... Poczekaj, może powiedzmy to inaczej. Mam nostalgię. Mhm. Wiesz, mam nostalgię, bo przyjechałem do tego Hollywood w 68 roku w lipcu. Jak to było, jak przemysł był zupełnie inny. Tak jest. Wiesz, to akurat tak mi się zdarzyło, że jak przyjechałem, to było piękny moment, albo tragiczny moment, zależy z której strony patrzymy na to, prawda? Kiedy pionierzy tego przemysłu przekazywali władzę następnemu pokoleniu. Popatrz, film ma wszystkiego 120 parę lat. Tak jest. 20, tak? Ja mam 70, dzisiaj jest 74. Pierwszą pracę w filmie dostałem, jak miałem 10 lat. Przy małych dramatach, 11 lat. Czyli ja praktycznie połowę historii tego przemysłu znam na własnej skórze. Tak jest, tak jest. I przyjechałem do Los Angeles i te studia to były rzeczywiście wytwórnie filmowe. Wiesz? I ci szefowie tacy jak Jack Warner, prawda, czy jak Disney, czy jak inni, to byli ludzie, którzy to byli showmeni. A po nich przyszło pokolenie menadżerów, agentów, adwokatów, powstały algorytmy,
Popatrz, ja w 83 roku, jak pracowałem dla Columbii, tak, myśmy wszyscy dostali, ja byłem jednym z tak zwanych creative executive, dostaliśmy nagle wszyscy takie listy, takie krótkie notatki na różowym papierze, a jak różowy papier, to już człowiekowi cierpnie skóra przecież, a z Wydziału Księgowości. Tak jest. I oni wtedy wymyślili coś takiego, żebyśmy zalecali nam, ale jak to nie było zalecenie, to było polecenie, prawda? Ale oni nam zalecali bardzo grzecznym językiem, żebyśmy zaczęli skupiać na SPR-ach. Co to jest SPR? To jest sequel, prequel, remake. I oni wtedy, prawda, bo powstał, oni stworzyli algorytm, z którego wynika, że sequel, prequel, remake, na tym nie można stracić pieniędzy. Wiesz, i dzisiaj jak tak spojrzymy, to mamy już 30 parę lat, prawda? Tak. Tego typu polityki programowej. Dzisiaj już nie ma tych wielkich wytwórni. Dzisiaj wszystkie wielkie wytwórnie są częścią olbrzymich globalnych konglomeratów. Żadna z nich nie odpowiada za więcej niż jakieś 10%, prawda, ogólnego dochodu czy ogólnych wpływów całej tej wielkiej firmy. Wiesz, i zrobiliśmy się po prostu copycat. Wiesz, Star Wars 7, Star Wars 8, tak, Death Wish 1, dosłownie, Death Wish 3. Dosłownie. Tak. I to się zrobiły, to się, te filmy się zrobiły, tak, formuły powstały. I wszyscy czekają na te formuły. Zresztą miałem taką piękną przygodę w 98 roku, bo ściągnęła mnie polska telewizja, jak zaczęły powstawać seriale, żebym uczył polskich pisarzy właśnie pisania seriali telewizyjnych. I na pierwszych zajęciach miałem 21 studentów, oni byli pracownikami etatowymi na etatach telewizji. Rozumiem, czyli i pierwsze słuchacz. Pytanie, tak, pierwsze pytanie było, jaka jest formuła, że w amerykańskim filmie dialog jest taki błyskotliwy, a w naszym polskim jest taki do luftu. Ja powiedziałem, rejs. Tak, ja powiedziałem, nie ma formuły. To jest ciężka praca, obserwacja, ćwiczenie. Na drugi dzień połowy klasy już nie było. Mm-hmm. Już ich nie interesowało. Jak nie ma formułki, to zapomnij. Tak jest. No w jaki sposób? Ale przypomniał mi się troszeczkę rejs, prawda? Te dialogi, tak. Kiedy trzyma papierosa, to coś się dzieje. No ale Andrzeju, chciałbym cię zapytać o ten przemijający już Hollywood. Ja mam duże problemy, bo niektórzy twierdzą, poprawność polityczna. Ja się nie zgadzam z tym określeniem poprawność polityczna, kiedy uważam, że wszyscy jesteśmy ludźmi, bez względu na kolor skóry, orientację seksualną i wydaje mi się, że Hollywood jest takim miejscem, gdzie te prawa mogą być przyznawane. Nie na siłę, tylko kiedy jest kunszt prawdziwy, kiedy ale widzimy... Widzisz, właśnie, nie, ale proszę, widzisz, mistrzu. Tak, tutaj patrzysz na to jak typowy Europejczyk. Uh-huh. Wiesz, w Europie film jest dziełem sztuki. Tak. W Europie film, reżyser filmu jest tym prawdziwym artystą. Zresztą co ma sens, dlatego że zawsze, że decyduje ten, który dostaje pieniądze. Uh-huh. Ponieważ to jest, prawda, dzieło sztuki, to pieniądze zdobywa artysta. W Stanach Zjednoczonych film jest produktem. Rozumiem. I tak naprawdę ludzi, którzy jedyną rzeczą, którą, prawda, jest studio jest zainteresowane, to jest to, żeby udziałowcy studia jak najlepiej na tym zarobili. Jak najszybciej, jak najwięcej. Dokładnie. W związku z tym jest w ogóle inny system myślenia. Tak jest. I to jest i tutaj jest ta olbrzymia różnica, prawda? Także mnie brakuje, prawda, tego europejskiego myślenia. Ale na przykład jak patrzę na akademię, na akademię filmową, na te wszystkie zmiany, które tam przeszły przez te wiele lat, popatrz, normalnie, zacznijmy od tego tak, że akademia powstała w 26 roku. Kto ją założył? Założył ją, pomysłodawcą był człowiek z Polski, prawda? Louis B. Mayer. Tak. Urodził się w Mińsko-Mazowieckim. Tak jest. Dlaczego ją założył? Dlatego, że związki zawodowe, które tak naprawdę były wtedy pod palcem
mafii zaczęły uzwiązkawiać wytwórnie. I on sobie nagle zdawał sprawę, że tak jedna po drugiej on traci grunt. W związku z tym trzeba szybko coś zorganizować, żeby mieć siłę, w grupie siła. No i on wtedy, prawda, powstał pomysł stworzenia Akademii, a jak już jesteśmy, to będziemy się raz do roku spotykali i będziemy sobie mieli świetny obiad. Ja zresztą mam menu tego obiadu tutaj. No proszę. Tak, i mogę ci powiedzieć, to pierwsze było tak, w pierwszym roku na obiad podano jumbo calamari peligo, tak, homar Eugenii, sałatka Los Angeles, terapin, czyli żółw wodny i owoce Ojej. Supreme. No dlatego dla takiego menu to nie. warto się spotkać. To prawda, tak, ale że... dzisiaj nie ekologicznie. No, mielibyśmy pikietę ekologów po prostu nie dopuszczają, prawda? Tak, ale dla takiego prawda, wystawnego wiadu warto no królewski, się królewski dosłownie. Tak, a nagrody były w ogóle, to była wtórna rzecz już i to bardzo śmiesznie wyszło, bo Akademia została miała pięć oddziałów. Od samego początku, od momentu powstania był oddział reżyserów, oddział scenarzystów, oddział, prawda, zaraz ci powiem jeszcze kogo. W każdym razie był techników, a tymi technikami to byli i scenografowie, i operatorzy. Byli aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, technicy i producenci. I teraz oni sobie, prawda, nominowali każdy ze swojej branży po 5 osób, po tych, którzy uważali, że mieli jakieś tam osiągnięcia w minionym roku. Potem głosowali. Także pierwsza w ogóle nagroda, w pierwszym roku dali 15 nagród. Pięć grup po trzy, trzy nominacje i jeden zwycięzca. Cała impreza trwała 15 minut. To było bardzo śmieszne. 15 nagród, 15 minut, no bo kto chciał stawać od stołu, od takiego homara, prawda, czy od zupy z żółwia wodnego, prawda, i pędzić po nagrody. Więcej, pierwszemu aktorowi, i to był Emil Jennings, który się bardzo śpieszył na pociąg, właśnie odwrotnie, już nie miał czasu przyjść na obiad, to pojechała delegacja, mu wręczyli tego Oscara na peronie. I powstała nagroda. Ta nagroda w ogóle nie miała przez pierwsze 5 lat nazwy. To była nagroda Merit Award, czyli za zasługi, za osiągnięcia. Tę nazwę Oscar, to do dzisiaj dnia się toczą debaty, kto ją naprawdę wymyślił, ale pierwszy, który ją w druku użył, był Sydney Skolski. Proszę bardzo. Dzisiaj to są 4 godziny, bite 4 godziny, przerywane na reklamy co parę minut, prawda, bo prawa zarabiamy, do trans... bo zarabiamy. No, bo prawa do transmisji, Akademia z tego żyje, prawa do transmisji to są tak kolosalne sumy, że Akademia świetnie z tego żyje i jeszcze udziela, prawda, pieniędzy na stypendia, na badania naukowe, także to jest... Z tego, to samo w sobie stworzył się przemysł właśnie. Multimaszyna, no dosłownie. Tak, tak. Ale właśnie, Andrzeju, na przestrzeni lat, bo jednak, no przepraszam cię najmocniej, ty pamiętasz te lata doskonale, kiedy Bob Dylan walczył o równouprawnienie. Był jednym z niewielu białych, który szedł razem z młodzieżą afroamerykańską, aby mogła siedzieć w tej samej ławce jako uczniowie, studenci, prawda? No, ty pamiętasz tą Amerykę, gdzie było tylko dla kolorowych, tak? Ten kran, czy nie? Ja jeszcze pamiętam, tak. No to nie było w Los Angeles, powiedzmy sobie od razu, to nie było w Los Angeles. Proszę. To nie było w Nowym Jorku, ale wystarczyło pojechać na południe. Tak jest. Prawda, do Luizjany, czy do Alabamy, czy gdzieś i tak było. Ale wiesz, tutaj znowu Hollywood jest też taką ciekawym przykładem tego, bo Hollywood wieje... Hollywood jest tak naprawdę, to jest jak taka piękna, wielki, piękny, wielki jacht żaglowy na,
na tym, na oceanie. Zależy, a wiatr to pieniądze. Zależy, z którego strony kapitał wieje w tym momencie, prawda, i polityka w tym momencie wszyscy zmieniają kurs. I tutaj na przykład masz, popatrz, w 40 roku, tak, w 39 roku na ekrany wychodzi Przeminęło z wiatrem. No i nagle pierwszą aktorką, która dostaje, czarnoskórą aktorką, która dostaje Oscara, jest Hattie McDaniel, która gra rolę z typowej murzynki w filmie, służącej, bo jakże inaczej. Oczywiście. Tak? No i co robi? I w tym momencie trzeba rozkręcić reklamę filmu. Louis B. Mayer, nasz, prawda, rodak, postanawia zrobić premierę w Atlancie. A bo przecież tam się dzieje akcja filmu. Mhm. Prawda? Ale nie chcę zabrać Hattie McDaniel ze sobą. Mimo że producent filmu, David Selznick, żąda, żeby ją zabrać. Nie, on jej nie zabierze, bo tam jest, prawda, rasizm. Tak jakby to, co on robił, nie było rasizmem, prawda? Dokładnie. I w tym momencie kto staje w jej obronie? Clark Gable. Który mówi, ja nie pojadę, jeżeli ona nie pojedzie z nami. Dopiero Hattie McDaniel go przekonała, słuchaj, nie rób tego, bo zniszczysz nasz wspólny film. I on pojechał. Także po tej gali, prawda, jak był film nominowany, jak przyszło do tego, żeby się pojawić na gali, to Akademia wtedy zdecydowała, że dla Hattie McDaniel oni zrobią osobną ceremonię. No i wtedy oczywiście cała ekipa się zbuntowała i powiedzieli, tak, to nikt z nas nie przyjdzie. No to wtedy Hattie McDaniel, prawda, dano nagrodę razem z wszystkimi białymi aktorami. Ale już jak przyszło do obiadu wystawnego na balu, to ona musiała siedzieć na końcu sali przy innym stole. Wszystkie stoły były 10-osobowe, a jej stół był nakryty na 2 osoby. I ona tej nocy, prawda, jadła kolację, laureatka Oscara już w tym momencie, pierwsza czarna laureatka Oscara, jadła kolację w towarzystwie swojego białego agenta, Williama McElroy'a. Także, co chcę przez to powiedzieć, że byli ludzie w Hollywood, którzy potrafili zobaczyć, prawda, niesprawiedliwość, nierówność, i stanąć w obronie. I czemuś to służyło, prawda? To jednak ma sens. A większość ludzi, prawda, a większość wolała na to albo nie patrzeć na to, albo uważa, że nic się nie stało, albo, prawda, bo taki jest świat, bo co ja mogę zmienić? Tak. Tak. Okazuje się, że można wiele zmienić. Wszystko tylko można. Tylko trzeba chcieć. No to przejdźmy jeszcze, zostawmy wątek czarnoskórych, niepoprawnie powiedziałem, Afroamerykanów. Tak. Jest lepiej, ale... Nie, poczekaj, nie, to ja się wtrącam. Proszę. Widzisz, bo nagle się zachnęłeś, że dzisiaj, prawda, oni są Afroamerykanami. No też prawda. Też prawda. Przedtem oni nie byli Afroamerykanami. Wiesz, ja miałem takiego bardzo bliskiego przyjaciela, który nazywał się Jeffrey Holder. To był wspaniały aktor, choreograf, tancerz, w ogóle, wiesz, ponad dwumetrowy. On grał między innymi w Bondzie, Live and Let Die. Grał takiego barona Samedi, który miał pół twarzy czarnej, pół twarzy białej. Tak jest, tak jest. Cudny człowiek. I on kiedyś, myśmy co środę mieli razem lunche i kiedyś ktoś właśnie powiedział na temat bycia, prawda, Afroamerykaninem i Jeffrey, który miał bardzo tubalny głos, powiedział na całej restauracji Baltazar, czyli dobrej restauracji, nagle krzyknął, powiedział, ja nie jestem, mówi, I am not African American. I am not African, I am not American, I am from Trinidad. Pięknie. Mówi, I am not black, I am not white, I am rust. Wiesz, w ogóle ten podział, wszystkie ludzie dzielą jak w ogóle bez sensu. Zdecydowanie, bez sensu. Nie, bez sensu i nie po to, prawda, żeby budować mosty, tylko żeby dzielić bardziej. Tylko żeby dzielić bardziej. Ja to chciałbym zobaczyć tego idiotę, który wymyślił na przykład, że ja jestem Caucasian. To absolutnie zgadzam się z tobą również. Ten facet chyba w życiu nie był na Kaukazie. Jak on by pojechał na Kaukaz, to zobaczył, że prawdziwi ci etniczni ludzie z Kaukazu są bardziej podobni do Eskimosów. Zgadzam się. Także i
tutaj jest, to jest taki bezsens tego wszystkiego. No, ale dobrze, przerwałem ci, przepraszam. Nie, dobrze, to zostawmy ten wątek i bardzo kontrowersyjny dla wielu polskojęzycznych słuchaczy, którzy no, homofobami są, którzy mają odmienne zdanie od mojego, ale moim zdaniem no, nie należy do wielkich sympatyków kina Pedro Almodovara. Ale jednak no, dwa Oscary. Kino gejowskie za popieranie tego gejowskiego nurtu, czy jednak sztuka? Ale te filmy, które... ja nie pamiętam dokładnie, za które on dostał film, ale o ile pamiętam, to nie były filmy o gejach. Absolutnie nie. Także to były filmy, prawda, które zrobił Pedro Almodóvar, który jest znakomitym reżyserem, który jest gejem. Mhm. No i co? Wiesz, to ja cię bardzo przepraszam. A ty miałeś wybór może, w jakiej rodzinie się urodzić? Nie, no oczywiście. Nie, prowokuję. On tak samo, nie, oczywiście. On tak samo nie miał. No to wiesz, on jest tak nawinięty. Także to w ogóle te podziały dla mnie to jest coś tak koszmarnego. Dokładnie. Że, wiesz, bo w Polsce nas dzielono na Polaków i Żydów, tak? Mm-hmm. Ja bym chciał zobaczyć, jaka jest definicja Polaka. Znajdź mi dobrą definicję Polaka. No wiesz, właśnie, no nie, właśnie. Nie ma, szukałem, nie ma takiej definicji, której nie możesz o jednym słowem, jednym mądrym pytaniem obalić. Prawda? Wszyscy, którzy się urodziliśmy w Polsce, jesteśmy Polakami, no. Oczywiście. Wiesz, a tutaj nie można zarzucać człowiekowi czegoś, na co on nie miał wpływu. Ja rozumiem, że ktoś by zrobił jakiś koszmarny, wiesz, rasistowski film. Oczywiście. Ja bym na niego wściekł i będę go krytykował, niezależnie od tego, jakiego on jest koloru, jakiego on jest wyznania, czy jakiej religii, czy jakiej orientacji seksualnej. Mnie się nie podoba to, co ten człowiek robi. I człowiek musi odpowiadać za swoje czyny. A co do reszty, to chciałbym... Wiesz, to jest połączenie ignorancji z arogancją. Tak jest. Bo ja nie rozumiem, jakie prawo na przykład miał mój... Kto dał prawo mojemu sąsiadowi w Warszawie nazywać mnie Żydem? To prawda. Wiesz, chciałbym wiedzieć. To prawda. Ale mój punkt jest taki, że... przechodzimy już do sedna. Samo zło, Sodoma z Gomorą, pedofilia, Hollywood to samo zło. Mam wielu, wielu słuchaczy, którzy także uważają, komentują, że siedlisko samego zła, Donald Trump to jedyny wybawiciel, który z tym będzie walczył, teorie spiskowe. Kiedy niektóre z gwiazd zachorowały jako pierwsze na COVID, Donald Trump posadził ich w zamkniętych ośrodkach i tak dalej, i tak dalej. No, ale Donald Trump jest produktem pewnego wychowania. Wiesz, jak się również zaczęło... Hollywood. Nie, wiesz, jeszcze przed Hollywood. Wiesz, tak. Jak się zaczęło AIDS, to nikt na ten temat nic nie robił, bo to była gejowska choroba. Tak. To była gejowska choroba, to po co się tym zajmować, wiesz, niech oni, wiesz, to jest, ten brak empatii jest zupełnie absurdalny, ale akurat tak jak chyba ci wspominałem, wiesz, Donald Trump był naszym sąsiadem, znaczy jego, on tu ciągle ma od niedaleko nas, prawda, swoją posiadłość, tylko tam mieszkają jego dzieci w tej chwili. A ja, wiesz, jak były pierwsze wybory, znaczy ja zapytałem u mnie na zajęciach ze studentami, to na poziomie już magisterskim, okazało się, że jest paru, którzy będą głosowali na Trumpa. I ja chciałem wiedzieć, wiesz, jakie powody, wiesz, i byłem ciekaw. No i oni powiedzieli, bo on jest takim znakomitym biznesmenem. No ja powiedziałem, przepraszam bardzo, wiesz, wyjmijcie kartki, otwórzcie te kalkulatory i liczmy. Tak? Donald Trump dostał w 72 roku od ojca, wtedy myślałem 200 milionów, okazało się, że dostał więcej, ale 200 milionów. Gdyby on z tymi pieniędzmi, nic nie zrobił z tymi pieniędzmi, tylko włożył w obligacje rządowe, które wtedy płaciły 8%, on 4 lata temu miałby 13,4 miliarda dolarów nic nie robiąc. Tak. To jaki on jest genialny biznesmen, skoro on miał 5 czy 6 bankructw, jest wart może miliard, może 5. Czyli mniej niż to, co dostał
prawda, 40 lat temu. To gdzie jest ten geniusz? No, polski zespół śpiewał mniej niż zero, ale no właśnie, no właśnie. Wiesz, ale ruszamy temat niechcący, wiesz, który jest bardzo ważny. Wiesz, w ostatnich latach przez rozwój tych mediów społecznościowych i w ogóle, wiesz, proliferację wiesz, wiadomości elektronicznych, przekazywanych elektronicznych, zaniknęła logika, sensu. Nie, zaniknęła ciekawość intelektualna. Tak. Nikt nie zadaje pytań. Wiesz, nas uczono w Łódzkiej Szkole Filmowej, że musimy być, oni to nazywali, musicie być kontrystami. Rozumiesz, jak wam mówią tak, to pytaj dlaczego. Dlaczego? Jak małe dziecko. Dokładnie, ale żądaj odpowiedzi. Nie żeby tak się prześlizgiwali ludzie, wiesz. I to było zawsze bardzo ważne. Myśmy chcieli wiedzieć, z czego to wynika. Ja jako reżyser, wiesz, jak mam trzech aktorów czy czterech aktorów siedzących przy stole, gapiący się w szklankę, która jest półpusta, ja muszę każdemu z tych aktorów wytłumaczyć z dużą dozą autorytetu, jak on myśli, a żeby scena była ciekawa, musi się różnić od pozostałych trzech. Wiesz, ja muszę wszystko kwestionować. Ja muszę zadawać pytania. Ja muszę rozumieć logikę. Ja muszę rozumieć wzorce. Dzisiaj tego już nikt nie robi. Tak. Jak było w prasie, to tak jest. To prawda. A ile ja już miałem takich wypadków, że na przykład, wiesz, przychodzi do mnie dziennikarka i pyta, to jest autentyczna sytuacja, przychodzi do mnie dziennikarka i pyta mnie, do jakiej szkoły chodziłem i moja siostra do jakiej szkoły chodziła. Ja, żeby jej to przybliżyć, mówię, ja kończyłem Łódzką Szkołę Filmową, tą samą szkołę, którą kończył Roman Polański, bo Romana Polańskiego w Stanach znają. Prawda? A moja siostra chodziła do tego samego liceum, do którego chodził Krzysztof Kieślowski. Ukazuje się artykuł i z artykułu jasno wynika, że ja z Polańskim byliśmy w jednej klasie, mimo że, prawda, że on jest, że Roman jest co, 15 lat starszy ode mnie, tak? A Kieślowski był w ogóle narzeczonym mojej siostry, która jest od niego, rozumiesz, która jest od niego o też 10 lat młodsza, czy albo i więcej. No wiesz, nic się nie sprawdza. Wikipedia stała się tą alfą i omegą informacji. I to jest tragedia. I ludzi jest bardzo łatwo ogłupić dzisiaj, wiesz? Ja bym chciał zobaczyć, co dzisiaj mówią ci, którzy tak bardzo wierzyli w Donalda Trumpa. Co on takiego zrobił, prawda? Gdzie nasze życie byłoby lepsze. Ja tego nie widzę. Ja nie widziałem nigdy. Ja mieszkam w wiosce, która jest jednym z najbardziej zamożnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Moi sąsiedzi, i to nie mówię po to, żeby się chwalić, tylko żeby pokazać skalę, wiesz, bogactwa tych moich sąsiadów, to masz tak, Martę Stewart, miliarderka, tak? Masz George'a Sorosa, miliarderka. Tutaj domy mają aktorzy, tutaj dom miał Tom Cruise, tutaj mieszka Glenn Close, tutaj, prawda, mieszkał Christopher Reeve, tutaj mieszkają finansiści Fisherowie. Tu moim sąsiadem obok Marty Stewart jest Ralph Lauren. To są wielkie, wielkie pieniądze. Dzisiaj przechodzę się po mojej ulicy, która ma może, po naszej głównej ulicy wiosce, która może ma 200 metrów. Wiesz, ja widzę puste miejsca. Wiesz, słuchaj, ci najbogatsi tak tutaj nie mieszkają, oni tutaj nie kupowali koszul. Jak Ralph Lauren chciał koszulkę, to wsiadał w własny samolot i leciał do Mediolanu, prawda, albo do Florencji. Ta wioska była, cała ta ekonomia nasza tutaj była podtrzymywana przez średnią klasę. Dzisiaj nie ma średniej klasy. To prawda. Dlatego ci ludzie, te sklepy stoją puste tutaj. Wiesz, i człowiek się zastanawia, co się dzieje, w którą stronę wiatr wieje. Wiesz, to jest tragedia. I jak długo sobie nie zdajemy z tego sprawy, wiesz, jak długo jesteśmy egoistami, myślimy tylko o sobie, no, mnie się lepiej powodzi. Wiesz, pytanie było, czy z Trumpem, czy bez Trumpa byłoby jeszcze lepiej. To prawda, to prawda. No, także słuchaj, ale wchodzimy w takie tematy. No właśnie, omijajmy już na koniec. Pozwolę sobie zadać pytanie, czy jednak będziesz z małżonką szanowną przed telewizorem w najbliższą niedzielę, czy będzie popcorn i będziecie oglądać? Nie. Po pierwsze, na pierwsze pytanie tak,
bo to jest mój przemysł. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje. Na drugie pytanie, papko, nie, ale będzie na pewno kura pieczona, bo to jest nasz zwyczaj. Myśmy nigdy nie jedli popcornu, ale zawsze biegaliśmy do Kentucky Fried Chicken po duże pudło pieczonej kury. No to już na koniec Dariusz Wolski. Jednak mamy taki silny akcent oscarowy. Tak. Jest szansa? Ja myślę, słuchaj, jeżeli jest nominowany, to jest szansa. Tylko wiesz, tylko ja sobie nie śledziłem w tej chwili tych wszystkich machinacji, wiesz, marketingowych. Rozumiem. Rozumiem. Nic dodać, nic ująć. Śledźmy, sprawdzajmy. Jeśli nie popcorn, to kura. Jeśli nie kura, to kurczak. Ale popatrz, za tydzień będziemy mieli odpowiedź na swoje pytanie. Tak jest, tak jest. Serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Trzymamy kciuki mimo wszystko. Mamy swój akcent, więc trzymamy za naszego operatora. Fantastycznego chyba faceta, prawda? Tak, tu się zgadzam. Przepięknie dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Kłaniam się. Panie i panowie, Andrzej Krakowski już powiedział wam do widzenia. Ja mówię teraz. Udanego weekendu. Oscarami będziemy cieszyć się, przypominam, w najbliższą niedzielę o godzinie 20, a teraz odsyłam was do Matki nie Ziemi, bo dzisiaj Dzień Ziemi, pamiętajcie o tym, ale do Matki z Chicago, naszej rozgłośni. Trzymajcie się.